Witam serdecznie. Pewnego dnia ktoś w SEGA wpadł sobie na taki pomysł. Ej, a zróbmy sobie remaster Sonic Generations. Ej, a może dodamy tam Shadowa, a właściwie zrobimy całą grę o Shadole Shadow Generations. I tak oto powstał zestaw Sonic X Shadow Generations, którego częścią jest gra Shadow Generations, którą właśnie będziemy grać. Więc zaczynamy. Welcome to the world, Shadow the Hedgehog. Shadow, this is Rouge. Do you copy? Shadow here. I copy. Are you still aboard the Ark? Yes, I arrived at the space colony an hour ago. Well, you're missing the birthday party. I hope you're planning on being here. I already told you. Gunn detected an unusual biosignature aboard the Ark. I'm not leaving until I eliminate any possible threat. There's free food. No to zaczynamy na pokładzie Shadowowego Grilla, czyli kosmicznej kolonii Ark. Tak to jest boostowym Sonikiem, podobnie jak oryginalne Sonic Generations, z tą różnicą, że tutaj Shadow nie ma Air Dasha, tylko zamiast tego ma podwójny skok. Do tego również nie posiada driftu, ale nie jest to za bardzo konieczne, biorąc pod uwagę, że tutaj sterowanie w tej grze jest naprawdę bardzo dobre, precyzyjne. I właściwie jak tylko naciśniemy w którąkolwiek stronę, to Shadow od razu się tam zaczyna poruszać, więc sterowanie jest tutaj naprawdę bardzo czułe. No i do tego level design, no widzicie tutaj jakieś ściup, takie skoki, skróty. Podobnie jak w oryginalnym Sonic Generations, design poziomów jest tutaj naprawdę bardzo świetny, jest tutaj mnóstwo skrótów, metod na przyspieszenie sobie drogi i w ogóle można się tutaj popisać. Więc co robi przycisk, który pierwotnie w Sonic Generations odpowiadał za drift? Kontrola chaosu! Dobra, nie będę się tak darł podczas kontroli chaosu, podobnie jak to robiłem w Let's Playu Shadow the Hedgehog. W przeciwieństwie do oryginalnej gry Shadowa z 2005 roku, kontrola chaosu nie powoduje przelatywaniem nad całym poziomem, tylko powoduje tylko i wyłącznie zatrzymanie czasu. Powoduje to zatrzymanie różnych obiektów na poziomie, właściwie to w większości. Na przykład jeśli zatrzymamy rakiety, to wtedy możemy sobie po nich przebiegać. Ma również to pewien taki inny dodatkowy plus w postaci zatrzymania licznika czasu, co również ułatwia zdobywanie dobrych rank. Więc nawet jeśli nie mam żadnych konkretnych planów, żeby zatrzymać jakiś konkretny obiekt, to możemy po prostu sobie tym spamować, zakładając, że mamy ten pasek założony i pokonujemy przeciwników, dlatego że kontrola chaosu, podobnie jak w oryginalnym Shadole, regeneruje się poprzez pokonywanie przeciwników, więc w zależności od poziomu możemy sobie zatrzymywać czas naprawdę bardzo długo i odejmować sobie sekundę od tego licznika czasu, który mamy w lewniku od tego. Podoba mi się pomysł z wykorzystaniem QTE jako takiego samouczka, jak używać kontroli chaosu. Że to powoduje takie zatrzymanie czasu i można też zrobić fajne rzeczy. Później to się przydaje na przykład podczas walki z bossami, gdzie faktycznie możemy robić tego typu numery, używając kontroli chaosu. Shadow jest w stanie robić chomik atak, przy czym tutaj sterowanie jest podobnie jak na przykład w Sonic Frontiers. Mianowicie według Xboxowego pada, to chomik atak jest pod X-em.
Można tu zmienić sterowanie w ustawieniach, więc z tym nie ma problemu, jeśli ktoś nie jest przyzwyczajony, ale moim zdaniem to jest sensowne ustawienie, biorąc pod uwagę, że tym sposobem mamy wybór, czy chcemy zrobić homing attack, czy chcemy zrobić podwójny skok. Tylko RTS-a szkoda. Co prawda możemy boostować w powietrzu, więc taka pewna rekompensata jest, ale jak mamy pusty pasek boostu, to wtedy niestety nic nie stanie. To nie jest semikolos. Cześć, tato. Więc w tej grze Black Doom powraca. I wygląda na to, że powrócił jeszcze przed wszelakimi anomaliami czasoprzestrzennymi, które zostały spowodowane wydarzeniami Saint Generations. Wygląda na to, że twórcy się trochę Doktora Strange'a naoglądali. I tak oto z jakiegoś powodu z kosmicznej kolei Ark przenieśliśmy się do Radical Highway na kwasie. Jak miło! Tata Shadowa przyszedł się przywitać! Prawdę mówiąc, to myślałem, że został zabity w Shadow the Hedgehog. Widać wyje. Cygrana to odpowiada? W sumie nie bardzo, ale czy ma to jakieś większe znaczenie? Po prostu fajnie to wygląda, po prostu te efekty, ta krzywizna, te kręcące się budynki, to wszystko pracujące się, ta grawitacja dziwnie wyglądająca. Po prostu uwielbiam, w jaki sposób zrobili w tej grze Radical Highway. I też podoba mi się, w jaki sposób tutaj zintegrowali fabułę z akcją, że to spotkanie Black Dooma odbywa się tutaj w trakcie poziomu i widzimy tutaj reakcję Shadowa, a jednocześnie cały czas akcja się nie zatrzymuje. Na tych śliskich budynkach nie możemy boostować oraz bardzo nisko skaczymy, chyba że skopimy. Tutaj też trzeba uważać, dlatego że kiedy Shadow się tak ślizga, to wtedy niestety nie skręca za szybko. Shadowowi od razu włącza się agresor, więc żeby zastosować przemoc w rodzinie, to musimy rozwalić te kilka roboty i walnąć oczko. Papa Black Doom! I tak oto dotarliśmy do końca pierwszego aktu. Podoba mi się, że poziomy w tej grze są troszkę dłuższe niż przeciętnie. Moim zdaniem jest to taka optymalna długość, poniżej 5 minut, ale nadal więcej niż 2. Bo niestety od Sonic Generations poziomy się działy coraz krótsze i krótsze. Emerald Tails made to foil the Doctor's plans. Even I have a hard time distinguishing between the two of them. Możemy sobie tutaj pogadać z Omegą, ale zamiast tego ja będę niemiły, nieuprzejmy i chamski i zamiast tego pójdę od razu do drugiego poziomu. Shadow Generations ma podobną strukturę co Sonic Generations, z tą różnicą, że na opak i zupełnie. Co mam przez to na myśli? W oryginalnym Sonic Generations pierwszy akt był dwuwymiarowy, natomiast drugi akt był trójwymiarowy. Przy czym te poziomy trójwymiarowe też miały sekcję 2D. W tej grze natomiast jest tak,
że pierwszy akt jest w całości w 3D, natomiast drugi akt jest w całości w 2D. I nie ma tutaj tak, że poziomy 3D mają sekcję 2D, nie. Tutaj albo poziom jest 2D, albo 3D. No i też w przeciwieństwie do Sonic Generations, tutaj mamy tylko jednego Shadowa, który musi przechodzić jeden i drugi akt, w związku z czym mamy cały czas te same zdolności. Mamy ten sam boost, ten sam podwójny skok, wszystko właściwie tak samo. I podoba mi się to, że w przeciwieństwie do Sonic Generations, jeśli podskoczymy i lecimy w którąś stronę, i wtedy przebustujemy w drugą stronę, to wtedy możemy w ten sposób zawrócić. I to moim zdaniem jest dobre, bo to jest coś, co dość często mnie irytowało w oryginalnym Sonic Generations, że jak zaczęliśmy boostować, to wtedy lecieliśmy w tą stronę, w którą wcześniej lecieliśmy i nie można było wykorzystać boostu do skorygowania losu. Tutaj akurat to było troszkę podzięte z Sonic Frontiers, gdzie również to było, co moim zdaniem jest bardzo dobre. W pierwszym akcie były panele zmieniające grawitację, z którymi za bardzo nie wchodziłem w interakcję, dlatego że troszkę je pomijałem. Korzystałem za bardzo ze skutów. Natomiast tutaj mamy te beczki, które zmieniały grawitację, to możemy sobie po nich chodzić. Również możemy tutaj na tym poziomie wykorzystać włócznie chaosu, dzidy chaosu, właściwie nie wiem do końca jak to tłumaczyć. Chyba włócznie. Jeśli jakiś cel pojawia się na ekranie, to wtedy możemy wcisnąć Y według Xboxowego pada i wtedy to zestrzelimy, jeśli puścimy ten przycisk. Jeśli wykorzystamy to na przeciwniku, to wtedy ten przeciwnik będzie ogłuszony, co na tym poziomie za bardzo się nie przydaje, natomiast na kolejnych niektórzy przeciwnicy troszkę zmieniają swoją interakcję, jeśli są ogłuszeni. Ale do tego przejdziemy w kolejnych poziomach. I muszę się wam do czegoś przyznać. Bardziej wolę poziomy 2D Shadowa od poziomów klasycznego Sonika. Odblokowaliśmy skrzydełka, co czy właściwie nie tyle odblokowaliśmy, co po prostu gra nam to narzuciła w tym jednym poziomie. I później przez większość gry nie będziemy mieli tej zdolności, ale potem ją odzyskamy i będziemy mogli z niej korzystać w dowolnym poziomie. Pozwala ona na latanie. Jeśli boostujemy w powietrzu i trzymamy troszkę dłużej boost, to wtedy Shadow będzie leciał, no, dosyć długo. Trzeba nadal pamiętać, że tutaj obowiązuje pasek boostu, w związku z czym musimy zbierać pierścienie do tego, żeby lecieć sobie dłużej. No i też tutaj mamy dość sporo przeciwników, którzy są tak ładnie ułożeni w jednym rządku. Aj, w złym momencie zatrzymałem czas. Otóż zabijanie przeciwników powoduje regenerację kontroli chaosu, kontrola chaosu powoduje zatrzymanie czasu powoduje lepszy czas. Więc można to naprawdę dość nieźle wykorzystywać na tym poziomie. No to dotarliśmy do końca drugiego aktu Space Colony R. Z jakiegoś powodu tytuł poziomów nie został przetłumaczony. What was that new power? I've never done anything like that before. It's not something I should normally be able to do. Yet it felt natural. What could be causing these mutations? She's gone. I'm seeing things. Maria! Shadow, I beg of you, please, do it for me. Maria? For all the people on that planet. Sayonara, Shadow the Hedgehog. I need to stay focused. Deal with the problem at hand. Not chase. Dreams.
No to kosmiczna kolia Ark została pokolorowana. Do zobaczenia w następnej części.